Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z Tobą. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, aby przez śmierć Jego ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, aby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała. Zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednak mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na wieki. Amen. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu. Spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nadzieją jest sam Bóg, a przedmiotem ufności jest obietnica Boga, że udzieli nam potrzebnej pomocy. Ufność jest koniecznym warunkiem miłosierdzia Bożego. Ufność przebija niebiosa i wraca stamtąd z błogosławieństwem. Kiedy dusza zbliża się do Boga z ufnością, to Ojciec Niebieski napełnia ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może i promieniuje na inne dusze. Niech Bóg miłością i nadzieją napełni Twoje serce. Niech utwierdza Twoją wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Niech w Twoim sercu zawsze jest miłość Jezusa. Niech Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus z Duchem Świętym zawsze udziela Ci wsparcia. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę.
Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!